Mieszkam w tej okolicy. Filip, przywita się z panem Witoldem. To mój syn, poznajesz? O, widzę, by rozmężniał. Ile to masz lat, kawalerze? 22. Skończyłem w kwietniu. 22. Dokładnie. Napieczysz czegoś? A no pewnie, że tak. Siadajcie. Moje kobiety jeszcze nie gotowe. No. No co to za tajemnica? Piotruś, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. O rany, Matylda, piękna jak zwykle. Poznajesz mego syna Filipa? No oczywiście, że poznaję. Matko, jak te dzieci rosną, a to nasze, Karolina i Izabela. Nie, nasza jest tylko Wituś, nalejesz nam szampana? Drink robię. No, mówcie. Podoba wam się tutaj? Czy ja wiem? Wybrałbym chyba lepsze miejsce na wakacje. Mieszkam tu od 5 lat, a nawet nie wiedziałem, że tu jest pensjon. Matko święta, człowieku, nie przyjechaliśmy tu na wakacje. No, nasza mamusia dostała w spadku. W spadku? Dostałaś to w spadku? No nic nie mówiłaś. To po kim ten spadek? No, pierwszą właścicielką była moja prababka Felicja. No tak, a potem babka mamusi Antonia. Potem ciotka Zofia. A po ciotce Zofii niezgoda. Niezgoda? To jakieś imię? Jakie tam imię? No w rodzinie była niezgoda, bo przecież nie wiadomo było, kto ma przejąć spadek. No i wszyscy... Wszyscy chcieli, no jak to w rodzinie. Też bym chciał, tylko głupi ożeniłem się nie z tą kobietą. Przecież nic nie mówię, no. Piotruś, co do tego, czy wszyscy chcieli, to wręcz przeciwnie. Odżegnywali się od tego, jak diabeł od święconej wody. No, ale nasza mamusia jest bohaterką. Tak. Mamusia wzięła klasę. Mamy z nią. No ale dlaczego nikt nie chciał? No rozejrzyj się, stary, ty byś chciał. Ja wiem, no zawsze to spadek. Ciotka Zofia to porażka. Pensjonat zadłużony po uszy. I obciążony hipoteką. Ale Matylda jak zwykle postanowiła ratować świat. Nie? To pamiątka rodzinna. Spuścizna po przodkach. Zobaczycie, jeszcze postawimy to na nogi. A teraz wypijmy za to, żeby nam się udało. Oj Madziu, niech nam się uda. No, to rozgoście się moi drodzy. No wszystkie pokoje są wolne. No i czego jak czego, ale spokoju to nam tutaj nie zabraknie. Sam w dupie. Chodź, pokażę ci starą zgodnie. A Karolina? A nie, Karolina zostanie i opowie mi jakąś miłą anegdotkę. Mam tu gdzieś. Thank you.
Niestety. Łazi za nią jak potępiona dusza. Niestety. A ty za nim? No niestety, to jest jedyny sensowny facet. Tak, to jedyny facet tutaj, nie licząc ojca i doktora Piotra. Dlatego nie zamierzam tu tkwić. Wyjadę, jak tylko nadarzy się okazja. A matka? Co matka? Chciała to ma, ja nie zamierzam tutaj się męczyć i patrzeć na jej wysiłki. Jak nie chcesz zmarnować sobie życia, to radzę ci też pryskać. A co z ojcem? No co z ojcem, co z ojcem? Ojciec patykuje te swoje obrazy i guzik go to wszystko obchodzi. Matka nas nie puści. To ucieknę. Ciekawe to. Przecież oni sprzedali mieszkanie i wszystko władowali w tę budę. Nic nie władowali w tę budę, tylko spłacali długi ciotki. Wszystko jest bez sensu. Ale matka wierzy. Niech sobie wierzy, ja umywam ręce. Gorąca noc, prawda? Ja też wcale nie mogę spać. Przestań się wypominać, że nikt tutaj nic nie mieszkał. A ty byś przyjechał? Zobacz tylko, sufit się sypie, podłoga się sypie, ściany się sypią. I co z tego? Jak to co z tego? Jesteś facetem? To zrób coś! Co z tego, że jestem facetem? A ty pytałaś mnie o zdanie, kiedy to grałaś? Owszem, na tym dam. Ja zgodziłem się. Przyjechałem tu tak, jak chciałaś. Wymogłaś na mnie nawet sprzedaż mieszkania. Zostawiłem swoją pracownię. Ale na miłość boską nie oczekuj ode mnie, że zamienię swój pędzel do malowania obrazów na wałek do pacykowania tych ścian. A właśnie, że oczekuję! Histeryczka. Mituś. Co? Witold. Wiesz co, ja... Słuchaj, ja naprawdę... Ja po prostu tego oczekuję. Zobacz tylko, spójrz. Zrobimy taki piękny sufit podwieszany. Piękne, malutkie, takie malusieńkie światełka. Na podłodze, wiem, na podłodze będzie kolorowa, piękna, miękka wykładzina. Fotele będą w kolorze tej wykładziny. A meble czarne, o, meble z dębów takie. No i na ścianach mnóstwo obrazów, twoje obrazy będą wisiały. No i krzesła. Co? Krzesła. A ja mam w dupie krzesła, wcześniej co mówiłaś? Ja nic nie mówiłam. Mówiłaś coś o obrazach. A, no, że na ścianach będą wisiały obrazy. Czyje? No twoje. Nie ma mowy. Ale jak to nie ma mowy? Matylda, moje obrazy nie będą wisiały do kotleta. Do kotleta? Tak, do kotleta. Przecież tu nie będzie Witek żadnych kotletów. No wiesz, ewentualnie jakieś takie rarytasy, nie wiem, kaczka w winie, jakieś obrazy zawijane. Matylda, tak się mówi, do kotleta można grać do kotleta, można śpiewać do kotleta. Kto tu będzie śpiewał? No chyba, że Piotr, bo tobie i mi to raczej słoń nadepnął na ucho. A co ty z tym Piotrem tak? Skąd wiesz, jak on śpiewa? I skąd wiesz, jak ja śpiewam, skoro nigdy tego przy tobie nie robiłem? Wychodzę. Wychodzisz? Tak, z siebie. A, z siebie. O, Matylda, słuchaj, nie widziałaś Filipa, wyszedł po południu. No i do tej pory go nie ma. Piotr, zaśpiewasz do kaczki? Przepraszam. Matylda, słuchaj, nie widziałaś Filipa? Wyszedł po południu i do tej pory go nie ma. Zaśpiewasz do kaczki? Spokojnie. Co? Chodź, sam zobacz. Matylda, nie widziałaś Filipa, wyszedł po południu i do tej pory go nie ma. Nie trzeci raz o to pytasz. Chyba jakbym wiedziała, to bym ci powiedziała. A ja ci trzeci raz pytam, czy nie zaśpiewasz do kaczki, ale ty nic, ani słowa. Zaśpiewasz czy nie? Nie! Nie? Spokojnie, Matylda. Spokojnie, zaśpiewam oczywiście, kaczki, do indyka, do kotleta, czego ty chcesz? Proszę, usiądź sobie tutaj.
Witold zaparzy ci melisy, to dobrze, kolejne, zostaw nam, ja ją zbadam. Ale boski, Matylda, zobacz, zrób takie rurki i spójrz i powiedz mi, że masz podwójny obraz, rany kota, iż to nasza córka Karolina to odziedziczy. No patrz przez te rurki, powiedz, co widzisz. Aj ten człowiek, ale powiedz czego? O, tu jesteście. Dzień dobry. Nie przeszkadzaj. Już. Dzień dobry. Nie. Zostań. Weźmiesz udział w badaniu. Usiądź tutaj i udawaj, że coś zamawiasz. Poproszę. Poproszę szklankę wody i kromkę chleba ze smalcem. Zrozumiałaś? Powiedz mi, czy wszystko zrozumiałaś? O, nie zamawiasz, głupia! Chleb ze smalcem i to wszystko? To wszystko. Zamknięte. Zamknięte? Wkręciłeś mnie. Dziękuję. Idź swoją drogę. Co? Nie mogę. Nie mam swojej strony. O! Jak wychował dzieciaka. Chłopak nie ma swojej strony nawet. A co ty, dziecko, potrafisz zrobić? Wszystko potrafię. A tego cię ojciec nauczył? Sam się nauczyłem. I takie światełka potrafisz zrobić? Też nie. Tylko może i do kaczki zaśpiewasz. Oj, to się żarty trzymają. Ale jak będzie trzeba, to zaśpiewam. Nie trzeba i tak zasłużyłeś na chleb ze smacą. Chodź. Dziewczynki niech coś wymyślą. A, żdzione wymyślą. Jedna wzdycha do księżyca, a druga uganiasz za tym Filipem. Tu będziesz malował? No tutaj! W mojej pracowni siedzi Filip i tłucze coś młotkiem. Nie tłucze coś młotkiem, tylko podłogę naprawia. Matylda, bez względu na to, co on tam tym młotkiem, jak to byłaś uprzejma nazwać, naprawia, ja chciałem zwrócić swoją uwagę na to, że nas po prostu nie stać na jego usługi. Ale przecież syn Piotra nie weźmie od nas żadnych pieniędzy. On tylko tutaj śpi i pracuje. Ideo. Pracuje i śpi. Zapomniałaś, moja droga, że w międzyczasie je. No każdy je. Ale on nie przestaje. Je. I znowu je. Wciąż mu się gęba ruszy. Maluje okno, żuje. Rąbie drewno, żuje. Skręca szafę, też żuje. A ja się z tobą nie zgadzam, bo kiedy naprawia podłogę i trzyma gwóźdź w ręku, to nie jest. Skończyłem. Zostało coś jeszcze do zrobienia? Nie, odpocznij sobie, dziecko. A co żeś taki pracowity się ostatnio zrobił? Mój synu, chcesz się komuś przypodobać? Oj tam. Zaraz przypodobać. Nie lubię za darmochę komuś na karku siedzieć. To wszystko. A... Panie Witoldzie. Tak, synu? Ja wszystko słyszałem. Ja przepraszam, że tyle nie. Nerwowy. Ale ja żartowałem przecież. A ja nie żartuję. Odwdzięczę się. Napiszę ofertę tego pensjonata.
jeśli w ciągu tygodnia nikt tu się nie zjawi, to... to przestaje jeść. W ogóle? W ogóle. Nawet wody nie będę pił. Nie, no to łączesz. No umrę! Daj spokój tym głupotom, lepiej powiedz mi, co to za oferta? Nie powiem, żeby nie zapeszyć. Dowie się pan, jak zaczną się zbierać klienci. A będzie pan teraz malował? Bo ściany też. Nie, nie będę. Osobiście odebrałem telefon. No i co?
już mówiłem 8 razy, no, a ona na to, że przyjedzie. No a... ale jak to mówiła? Ojej! A, no dzień dobry. Czy dodzwoniłam się do hotelu pod Meduzą? Do pensjonatu! Nie do hotelu, do pensjonatu! No i co? No i co żeś mi powiedział? Powiem tak, dzień dobry, dodzwoniła się pani do hotelu... Do pensjonatu, nie do hotelu! Do pensjonatu pod Meduzą. Tak mi powiedziała. No i co ona wtedy? Ona wtedy... I no, co ona wtedy? A, ona wtedy, że przyjedzie. Ja chyba nie pamiętam, jak ona to powiedziała, ale generalnie chodzi o to, że przyjedzie. Puls! To czekamy! Nie odbieraj! Dlaczego? Bo jeszcze odwoła. Odwoła to odwoła, no jej prawo. Proszę. Nie, proszę pani, pensjonat jest zamknięty. Ale skąd to jakaś pomyłka? Nie przyjmujemy żadnych gości. Tak, dziękuję. Oszalałeś? O co ci chodzi? Dlaczego jej powiedziałeś, że to jest zamknięte? A co miałem powiedzieć? Podły człowiek, pomyśleć na własny pies szkodowany. Jak to co miałeś powiedzieć? Że drzwi naszej serca stoją otworem, czekamy i zapraszamy. Ależ proszę cię bardzo, jak chcesz natychmiast oddzwonię i tak właśnie powiem. Kto dzwoni? O właśnie, sanepid. Idzie. Dzień dobry. Ja tu. A dzień dobry, dzień dobry. To jest pani Matylda. Właścicielka pensjonatu. A ja, druga pani, jestem lekarzem. Lekarzem? Strzyżonego panu strzyżę. To jest ten jadłospis i mecz na dzisiaj. Nie zdążyłam przepisać. No. Wszystkie uwagi, skargi, zażalenia i pochwały naszego ośrodka to mnie. A ja jestem malarzem, polecam się łaskawej pani. Kałowiec, kulturalny oświatowy, organizuje wycieczki, imprezy, dotrzymuje też towarzystwa, jak trzeba. Nie trzeba. I jeszcze nasza złota rączka naprawi okno, wyważy drzwi, wszystko co tam trzeba. A, rozumiem. To w takim razie chciałabym pokój obok tego pana. Z widokiem na... Na morze? Może być. Obawiam się, że morza... Może pani stąd nie dojrzeć. No to z widokiem na cmentarz. Przygotuję pokój. Lewą panią Matyldę. Przepraszam, czy to pensjonat pod Meduzą? Tak, tak, pod Meduzą. System nawigacji satelitarnej poinformował mnie, że dotarłam do celu. No dotarła pani. Tak. No właśnie, więc gdzie? Wobec tego jest to naznaczone miejsce. Naznaczone miejsce ma pani na myśli pokój, tak? Co? Cicho, pokażę pani. Nie! Zaczynamy o 2:30, a o 3:00 wyznaczę granicę. Złaź pan! To moje krzesło. Co zaczynamy o 2:30? Obiad o 1:30, droga pani. Obiad to sprawa doczesna, nie jestem tu po to, by jeść. O! Przyjechała się pani opalać, tak? Nie, dziecko, przyjechałam się tu modlić. A! O, witamy! Niech nic nie mówi! Nie płoszyć! Dom wariat. O, niech trzyma się z daleka. Jest nosicielem negatywnej energii. Tak. A za chwilę będzie pani chciała, żebym był nosicielem pani walizki. Dosyć, Karolina, poboż.
do ojca, a ty idź spać! Rozmawiamy, ale
Ja wynajmowałem pani pokój. No właśnie, panie! Nie się śpiesz, ja jestem w tarapatach, gdzie prababka? Spokojnie! Pani by tak chciała od razu wszystko. Mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. A tu nie chodzi o to, żeby dogonić króliczka, ale żeby go gonić. Efekt będzie bardziej pożądany. Panie, efekt i bez tego jest pożądany jak cholera. Ja potrzebuję tych pieniędzy, na których siedzi prababka. Nie mam czasu bawić się w kotka i w myszę. Pan obiecał jest skarb. Pan licho te wszystkie atrakcje chce go mieć. Powiem szczerze, jakiś skarb się znajdzie. Gorzej z prababką do poskromienia. Nie no, pan jesteś oszust! Gdzie ta stara mów, pan moja Boga kocha? Spokojnie. Powiedzmy, że prababka jest duchem. Pojawia się kiedy chce i komu chce. Ja już coś wymyślę, żeby się pojawiła, jak będzie pani na dobrym tropie. Nie tak łatwo to wymyślić. Prababka to niematerialny składnik rzeczywistości. Byt osobowy o atrybutach sprawczych. Bezcielesna zjawa, widmo, upiór. Wymyślisz to, pan? Wymyślę. A teraz, zaraz przyjdzie pani Matylda, da pani klucze. Aha! Ani słowa przy mnie, ani w ogóle przy nikim. O całej sprawie. Oni są bardzo wyczuleni na punkcie prababki. O tym się tutaj nie mówi. Cicho, ani słowa. Sza, postaw pan tylko prababkę, a będziemy kwitni. A teraz zgubił, co? Nie. Dlaczego pani pyta? Wychodzi, jakby mu kto umarł. Nie, tylko śmierć chyba problemem. Dziewczyna mnie nie zauważa, rozumie pan? Strasznie przykra sytuacja. Zrobi tak, że zauważy. Zapłaci. Ja sam akurat w żadną magię nie wierzę. Nie, ja chcę! Proszę poczekać. Zapłacę. Która to? Karolina. Karolina. Nie zauważyłem cię. Panie Witoldzie? Tak, synu? Ja mam do pana sprawę. Mów, synu. Chodzi o Karolinę. Jej feromony. Konkretnie, synu. Konkretnie? No tak, no nie zaczynaj od feromonów, bo... To jest jakaś okrężna droga. Do rzeczy, Adrian. Nie umiem tak wprost. Chyba się w nim zakochałem. Nie zakochujesz się w osobie, tylko w emocjach, których ci ta osoba dostarcza. Nie przejmuj się. Nie rozumiem. Jakby ci to, synu, wytłumaczyć. Nie tyle zakochałeś się w Karolinie, co w zestawie emocji, które ona w tobie wywołuje. Gdyby jakaś inna pani, albo nawet robot, mieli podobny zestaw i działali na ciebie w podobny sposób, zakochałbyś się w tej pani, tym panu, no, albo tym robocie. Innymi słowy, możesz pokochać każdą z osób, która potrafi wprowadzić cię w identyczny stan. Rozumiesz? Nie. No tak, myślałem sobie. To jaki masz problem? W związku z Karoliną? Idąc pana tokiem rozmowania, nie wywołuje w niej emocji, w których mogłaby się zakochać. A czy jest ktoś, kto wywołuje? Nie wiem.
się Tom Cruise. No, to zachowuj się jak Tom Cruise, synu. No. Dziękuję. Proszę bardzo. Zrobił pan chłopakowi podezwu. Oder miłość z was wyduchowej wprowadził do technicznych metod odczuwania jakichś stanów emocjonalnych. Nie ma w tym za grosz romantyzmu. I w dodatku polecił mu pan, żeby nie był sobą, tylko jakimś tonem. Prosiłam cię, Chyba, żebyś zamiast herbatę pod piątkę. Jestem malarzem. Nie kucharzem. Nie sprzątaczem, nie recepcjonistą, nie roznosicielem herbaty, tylko malarzem! No, mogę oczywiście robić to wszystko, ale pod warunkiem, Matylda, że ty namalujesz chociaż jeden obraz. A ja robię to wszystko, o czym powiedziałeś, chociaż ty malujesz wciąż ten sam jeden obraz. Łączysz się jak potępiona dusza, przyjacielu. Moja dusza jest chora, przyjacielu. Bitów, nie pij tyle, będzie zdrowa. No. Ale jak tu nie pić? Filip zakochał się w Karolinie. No i co z tego? Jak to, ale... No ty nic nie rozumiesz. Oni nie mogą być razem. No. Ja nie mam nic przeciwko temu. Bo ty nic nie rozumiesz. No ja ci to muszę powiedzieć. Matylda też nie była święta. Wituś! Zabij mnie! Piotruś, daj spokój, wytrzeźwy i pogadamy jutro, dobrze? Wituś, no, ja ci to muszę powiedzieć. No widzisz, Karolina jest moja. Nie twoja, moja! Dobrze, Piotr. Skoro musiało dojść do tej rozmowy, rozmawiaj! Siadaj, przyjacielu! Widzisz, Piotruś, ja wiedziałem o tym od samego początku. I jakoś do tej pory cię nie zabiłem, tak? A wiesz dlaczego? No nie! Owszem, Karolina jest twoja. Ale... Filip jest mój! Thank you.
Otwarte! Otwarte! Bądź przy kobieto. Pan tu czeka. Tutaj. Proszę. Tak coś zjeść, kobieto, no. Ale co ja mam panu dać? Nie mieszkam tutaj. Z Warszawy przyjechałam. Dobra, pan czeka. Czeka. Nic więcej nie mam. Ja mogę wejść? Tu raczej nie. Nie wiem, co ty do mnie rozmawiasz, wiesz? Pytam, czy w imię wolności dokonał pan wyboru, decydując się na tym wędrowca, tułacza? Daj spokój, kobieto. Pytam o aspekty. Interesuje mnie, czy jest pan bezdomny z konieczności, czy z wyboru. Rozumie mnie pan? Z konieczności wyboru. O. Wreszcie jakaś konkretna odpowiedź. A czy utożsamia się pan z rolą zawinionej ofiary społecznego wykluczenia? Co? Takie przystosowanie się do roli ofiary skutkuje zaprzestaniem oczekiwania poprawy sytuacji, a nawet odmawianiem sobie ludzkich praw. Utożsamia się pan czy nie? Ja jestem zdania, że obarczenie winą bezdomnych za sytuację, w jakiej się znaleźli, nosi cechy stygmatyzowania. A pan, jak pan uważa? Zamknij się, głupia ma... Najświętsza panienka! Kyrie, lec! Pomogę! Dziękuję bardzo. Dziś mi się mąż zawieruszył, a pan do nas na dłużej? Jestem tu służbowo. Przyjechałam z Warszawy. Myślę, że 2-3 dni wystarczy, aby zbadać sprawę. Zbadać sprawę? Jestem dziennikarką. Doszły do mnie pewne informacje. I myślę, że to, co tu się dzieje, stanowi doskonały materiał na reportaż. A co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje, żadnych reportaży. Niech się pani zastanowi. Taki reportaż zamieszczony w chodliwym czasopiśmie poprawi to znacznie sytuację pani personalną. A co tu się dzieje takiego znowu? Jeszcze. Dzień dobry pani. Dzień dobry, Agata Święta, reporterka. No, widzę plastyczna twarz. Wymarzona do portretowania. Witam panią, jestem malarzem. Umeko! O Jezu! Co tam było? Co mam już razem zobaczyła, myś? Jezus! Cymbrała, weź się uspokój. Masz tu tabletkę i uspokój się, kobieto. Weź się brać, no się są. Co tam było? Pająk? Matylda zawsze bała się pająków. To nic takiego, możecie się rozejść. Nigdy mnie nie rozumiałeś. Coś grozi. Zawsze bagatelizujesz to, co mówię. No przecież tu niczego nie mówisz, więc tu się bagatelizuję. No znowu mi to robisz. To nie odwracaj kota ogonem. Ale co tam było? Nie wiem, co tam było! Jakaś coś stało, charczało, sapało, nie wiem! Szefie, będzie materiał. Nie no, oczywiście, że się dzieje. Dobrze, za 2-3 dni. Thank you.
Zapłaciła. Zapłaciła. Ale nie chcę być tego świadkiem. Ja chcę tylko swoją dolę. To wszystko. Z duchami nie można igrać. Jest stolik. Jest świeczka. One to widzą. Dobrze wiedzą, że będą dziś po tej stronie. Cieszą się! A mąż zapewne prasuje białe szaty na to wielkie spotkanie. Co pani? On w życiu niczego nie uprasował. On nie wie, jak się trzyma żelazko. On mniejsza o szaty zebrać wszystkich. Wyimaginować. Wykoncypować to musi być twór czysto iluzyjny. Nie zabierasz żony, rozumiesz? Nie, w ogóle nie słuchasz! Nie współpracujesz, nie integrujesz się z problemem! Jak to? Słucham cię i zgadzam się, że prababka ma być tylko ułudą. Może dźwięk? Czy dzisiaj jest? Dzisiaj? Czy być może jutro? W głowie mi się coś poprzestawiało. To przecież te cholery tam, wiecie, od tych tam... Macie może coś... Chcesz tam zarobić pół litra? Mam pomysł. Zaraz tam zarobisz. Pić się chce, nie robić. Jak się pan nazywa? Robota nie będzie trudna. Będzie pan musiał tylko od czasu do czasu przejść. No problemu jednak. I teraz? Jak się pan nazywa? Nie możesz pan w ogóle nikomu pokazywać. Rozumie pan? Ni cholery. Nazwisko. Dudek. A pana imię? Heniutek! Heniutek Dudek! No dobrze. Panie Heniutek, a więc robimy pan. Nikomu pan się nie pokazuje i tylko na nasz znak wychodzi pan, przechodzi te. Rozumie pan? Co mam nie rozumieć, no? Gdzie mam siedzieć? Nie siedzieć, tylko ukrywać się. A ukrywać się w różnych miejscach. Tak jak na podchodach. Grał pan kiedyś w podchody? O cholera wiem, no dawno było. Przypomnij pan sobie, a teraz chowamy się. Razem, chwila, moment. A ten znak, no na jaki znak mam wyjść? No. Znak. Powiem jakieś słowo. Słowo? Jakieś słowo. Jakie? Krzesło! Krzesło? Tak, krzesło. O, krzesło. Jak to słyszy pan? Krzesło, wychodzi pan stąd i przechodzi o odemnie. Krzesło zapamięta pan? No co mam tu zapamiętać, bo krzesło? Właśnie. Chowamy się. Chowamy. Ale zaraz, chwila, moment. A moje pół litra? O nie. Po robocie. No. Teraz mogę panu nalać, no, na najwyżej kiedyś. O nie, na razie panu wystarczy. Jeszcze musi pan przejść. A teraz chowaj się pan, ktoś idzie. Co tu się dzieje? Vera będzie wywoływać duch. Serio? Co to za pomysł? Słuchaj, nieważne, niech się bawi. Jak będzie im się podobało, to przyjadą za rok i znajomych wprowadzą. Ja to mam to gdzieś. A jak tam Filip? Chyba odpuścił, teraz mnie unikną. No dobrze, sama chciałaś.
No i co? Własnemu mężowi ani słowa, przepraszam, to ja tu z siebie flaki wyszlucham, pacykuję jakiś bohomazy, żeby ta buda kupy się trzymała, a ty ukrywasz przede mną rodzinne klejnoty? Wiktor, daj spokój, przecież to tylko atrakcja turystyczna. Ja to wierzę w to, co widzę. O, stół, stół, budka, budka. A
co ty, chłopcze, robisz? Zaczynamy! Proszę stanąć bardziej z prawej strony i lekko tutaj przechylić głowę w moją stronę. Mogłaby pani wziąć tą świecę do ręki? Jakie są pani poglądy na temat istot nadprzyrodzonych i mocy ukrytych na wszechświecie? Czy wierzy pani w magię? Co pani sądzi o ludziach, którzy mają negatywny stosunek do pani praktyk? I dlaczego pani nie odpowiada na moje pytania? Czy ezoteryczne... W imię płomienia świecy i światła księżyca przyzywam żywioły wiatru i ognia! Tako będziesz zamieniona w kamień milczący i wszystkie słowa przy tobie zostaną! Niech się stanie! Cudowna, boska, wspaniała! Czy mogłaby pani powtórzyć, jest dobrze ją zanotować? Co za babszy, ten zawzięty będzie teraz cicho! Zaczynamy! Stańcie w kręgu! O nie! Ja się w pachirze czympo. No, jak się pani nie podoba, to w telewizji serial leci. Niech pani poogląda. O nie, 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 nie! Jak skarb się znajdzie, jestem swoją dolę. Ja sobie z boku popatrz. Wiesz co, w ogóle mnie to Piotruś nie bawi. Chodź, napijemy się. Za pomyślną podróż prababki z zasiłaków. Fajnie, wreszcie coś się dzieje. Cicho! Przybądź! Babko! Prababko. Co? No prababko, to nasza prababka. Ale moja babka. To kogo mam wołać? Moim zdaniem w wyrazie prababka w wygłosie występuje wyraz babka. A więc dawienie. Ja bym wołał prababkę. Słusznie. Przybądź, prababko! Przybądź! Karolino! Babka do ciebie mówi! Co mówi? Nic nie słyszę. Bo ona z nieba mówi! Musisz być wyżej, stań na to krzesło! Karolino! Twoim przeznaczeniem jest Filip! Nie! Nie, to jej brat! Przyrodni brat! Ja sama słyszałam, jak mówił o tym ten jego ojciec. Ooo, to się tak! Chyba zaraz zemdleje, jakoś mi słabo. Rany boskie, no kiedyś się musiało wyrać, no dajcie jej krzesło! Ale będzie materiał! No zaraz! Nie się więcej niż myślałam! Co pani insynuuje? Filip jest moim bratem? Muszę już to pani wyjaśnić! Ja? Nie. Mama! A, daj mi spokój! Ale zaraz, chwila, moment! Czy on też jest moim bratem? Co? Ja nic nie rozumiem! Ja ci to wyjaśnię. Mój ojciec jest również twoim ojcem. O, pięknie! Mamusia nic nie mówiła! Rzeczy. Nie no, Filip, są pewne nieścisłości w twoim stwierdzeniu. Twój ojciec, no, on nie jest ojcem Karoliny. Nie? No nie. Nie, no przecież ja ci nigdy w życiu nie zdradziłam. Zdradziłaś, ja dobrze o tym wiem. O, zaraz oszaleję! Kto jest moim ojcem? Który z was? Ja, dziecinko. I moim również. Przykro mi, chłopcze. Ale to jest moim ojcem.
A jak myślisz, synu? Tytuś! Radzie, nie, nie zostaw! Matylda jest jeden do jednego! Zostaw to krzyczko! Za pół litra! Rozumiem. Raz! No może dwa! Ale trzy razy siwy główka rabicza! Tytuty! Przecież ten biedny człowiek nie ma w domu! Co? Cicho! To moja stara. Mam dom, tylko klucz zgubiłem. Wiesz co? Do domu! Ja się muszę napić. Chwileczkę! A co z probaką? Askar! Zapłaciłam, chcę swoją dolę. Ja umywam ręce. Atrakcję zapewniłem. Aha! I chcę w końcu wiedzieć. Karolina jest moją siostrą, czy nie? Ja to się już sami dogadaliście. My z Witoldem zrobiliśmy swoje. Chodźmy! Wielu Polaków krytykuje polskie pensjonaty nad polskim morzem. Czy słusznie? Przecież tutaj można wspaniale wypocząć, a atrakcje są nieziemskie. A pani? Co pani sądzi o pensjonacie nad Katowicą?